Myślę, że właściwie wiele tych scen, w których jest prawdziwy ogień, w który wchodzimy łącznie z operatorami kamer i z ekipą, no to są takie sceny, kiedy właściwie czasem nie wiadomo, co się wydarzy. I mimo tego, że jesteśmy wszyscy bardzo ostrożni, mamy zabezpieczenie kaskaderskie i tak dalej, szkolenie przeszliśmy, no to jednak jest to taka żywa materia, że nie wiadomo, jak ten dom się po prostu pali, to wiadomo, że przy trzecim dublu może już po prostu być to nasz ostatni dubel, w sensie oczywiście, że nie będziemy mogli zrobić czwartego, bo już po prostu dom się zjara całkiem, że tak powiem. No i to jest zawsze jakieś takie ryzykowne. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi sezon, to tak dosyć spektakularnie wydawało mi się, że wygląda katastrofa kolejowa, którą gramy w 15, nie w 15, w pierwszym odcinku z tego sezonu, czyli w odcinku 11. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na ekranie, natomiast w rzeczywistości faktycznie wyglądało to groźnie. Jeszcze to mieliśmy dwie noce pod rząd, było pełno błota, faktycznie rozwalone wagony, dużo ludzi wyglądających rzeczywiście jak zombie gdzieś wychodzących z takiej ciemności. I to było jakieś takie dojmujące bardzo. Mam nadzieję, że będzie to widać też na ekranie w tym odcinku. To są te, myślę, że te fizyczne. W sensie, kiedy mamy akcję, kiedy trzeba biegać, nosić, przenosić, nieść na sobie cały sprzęt. I to też nam daje dużo do zrozumienia, że ta praca strażaka jest robotą bardzo fizyczną. No ale jesteśmy tęgie chłopy, więc się nie dajemy. To fizycznie, jak są dni z akcją, to fizycznie jest to oczywiście kosztuje. Natomiast emocjonalnie miałem parę takich scen, dni trudnych. No, trudnych to znaczy wyzywających. Z wyzwaniem, dzień z wyzwaniem, o. Dzień z gwiazdką. Była taka scena, którą kręciliśmy w wieżowcu. Kiedy się gubię i no i to kosztowało mnie też i fizycznie, i emocjonalnie. Mam nadzieję, że będzie się wam podobało. Próbowałem dać z siebie wszystko. Nie da się ukryć, że największe emocje są wtedy, kiedy jest niebezpiecznie. A kiedy jest niebezpiecznie? Jak się pali. Ale od tego jesteśmy my, żebyście wy, moi drodzy, czuli się bezpiecznie. Od tego są strażacy. To jest najważniejsze.